przedstawicielem kapituły metropolitalnej wawelskiej, drodzy współbracia w kapłańskiej posłudze, drodzy alumni, osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia. To przygotowanie do patronalnej uroczystości świętego Stanisława, biskupa i męczennika z XI wieku, nieustannie każde kolejne pokolenie wprowadza w niezwykły, niemal mistyczny, tajemniczy nie tylko nastrój, ale i przekonanie, że wchodzimy do tajemnicy, która jest częściowo przed nami zakryta, jak każda tajemnica świętości, ale jest równocześnie tajemnicą naszej narodowej wierności i narodowych chęci, by ciągle, konsekwentnie zmierzać do doskonałości, do ideałów, które nam w sakramencie Chrztu Świętego przedstawił Kościół Święty, postępując w zgodzie z nakazem Jezusa Chrystusa. Jest to niezwykły dar, jaki ta katedra nosi w sobie i udziela tych wszelkich łaski, pomocy duchowych pokoleniom nie tylko naszego narodu, ale także tym, którzy przyjmą orędzie, jakie pozostawił święty Stanisław, tutejszy kiedyś biskup. Zdajemy sobie sprawę, że trzeba nam bardzo głębokiego namysłu historycznego, bo wszystko, co się wiąże z doświadczeniami Kościoła, to wszystko należy do tego wspaniałego zasobu, który należy do wielkiego dziedzictwa, do tego, dzięki czemu wyrastamy w każdym kolejnym pokoleniu na ludzi podejmujących to samo wyzwanie, by usłyszeć Boży głos, który rozległ się kiedyś na ziemiach palestyńskich, a dzisiaj po tylu wiekach rozbrzmiewa aż po krańce ziemi. I wszystkim, bez wyjątku, towarzyszy ta sama chęć, by dzięki związkowi z Jezusem Chrystusem jednak przynosić dobre owoce swojego życia. Wszystkim tym, którzy zajmują się badaniem nie tylko samego życiorysu świętego Stanisława, ale którzy zgłębiają wielkie okoliczności, które stworzyły tego człowieka, stworzyły tego wspaniałego chrześcijanina i dały mu siłę nawet do zniesienia męczeństwa, to wszystko jest wartością, do której warto rzeczywiście przyłożyć i swoich talentów, i swojej siły i mocy, by z tego czerpać w sposób niezwykły. Na ogół wiąże nam się w pamięci nawet niekoniecznie tej bardzo dokładnej, historycznej, ale w zwykłym naszym poruszaniu się w Kościele Świętym tajemnica tego bardzo dramatycznego wydarzenia, które doprowadziło biskupa Stanisława do chwały męczeństwa. Wielu już było historyków i przez 9 wieków, które mijają od tamtego tragicznego wydarzenia, narosło bardzo wiele dorobku myśli ludzkiej, wychodzących oczywiście przede wszystkim z Ewangelii, bo Stanisław był sługą Ewangelii i wprowadzał jej zasady w życie jeszcze przecież bardzo młodego państwa, jeszcze nie do końca uformowanego, jeszcze nie na tyle dojrzałego, by móc w sposób bardzo precyzyjny odróżniać to, co jest niezbędne do wykonania i to, co niekiedy nas obciąża, co jest jakimś balastem, z którym musimy sobie poradzić. Stanisław ten egzamin zdał bardzo dobrze, ale nie unikniemy nigdy różnego rodzaju prób, aby tłumaczyć sobie według niekiedy swoich własnych tylko wyobrażeń. Zwłaszcza, kiedy bierze chęć, aby nie dostrzegać tej transcendencji, która jest z tym powiązana. Tak jakby Boga nie było, jakby tego, co kieruje losami świata, w ogóle nie uwzględniać. Wtedy też i wnioski, jak wiemy, mogą być bardzo, a bardzo mylące. Bo trzeba nam pamiętać,
że nie jeden stawał już do tego, aby poradzić sobie z wyjaśnieniem, z interpretacją tamtych tragicznych wydarzeń z roku 1079. Narosło już bardzo wiele. To są tysiące zadrukowanych stron, które powstawały, i uczone dysertacje historyczne, i bardzo głębokie myśli teologiczne, które się z tym wiążą. Za pióra chwytali i poeci, i artyści, z Ojcem Świętym Janem Pawłem II włącznie. To wszystko jest bogactwem, z którego my czerpiemy. I na pewno każde pokolenie, także i nasze, moi drodzy, wnosi coś do głębszego, bardziej jeszcze pogłębionego zrozumienia tamtej tragedii, ale też i tamtego misterium. Już jeden z uczonych historyków przeszło 100 lat temu napisał, pisząc o właśnie dramacie na tamte wydarzenia przy grobie, przy trumnie Stanisława, jest o czym pomyśleć. I my w to samo, moi kochani, wchodzimy, bo jest o czym pomyśleć, bo jest coś, co jest zamknięte w tej trumnie, ale to, co także tkwi w nas, co przekazywane jest wszystkim kolejnym naszym następcom, by się ubogacali i by siły zdobywali, zwłaszcza te siły, które prowadzą nas do zachowania uczciwości wobec Boga i wobec Kościoła, bo tego nas nauczył święty Stanisław biskup. Dysponujemy bardzo wieloma opracowaniami, wieloma jakby śladami, które nas prowadzą po tamtych wydarzeniach. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy wszystkiego nie wiedzieli. Tak jak nie wiedział Gal Anonim, jak może nie do końca wszystko potrafił prześwietlić Wincenty Kadłubek, którego taką piękną 800-letnią już rocznicę jego odejścia z tej ziemi w tym roku obchodzimy. Jak nie rozumieli i Wincenty Skielczy, i Jan Długosz, wszyscy jednak dopowiadali coś ze swojego doświadczenia, ze swojego przeczytanego i przemyślanego, przemodlonego także dziedzictwa, na którym my dzisiaj możemy budować. I zastanawiamy się, co jest w centrum tego wszystkiego, co Stanisława poprowadziło aż do wspaniałej chwały świętego Kościoła, który do nas dzisiaj przemawia siłą swojego charakteru, ale także siłą swojej wiary, czego nam dzisiaj, jak wiecie, kochani, bardzo mocno brakuje. Siły wiary, by sprostać wyzwaniom, jakie się jawią. Bo częściej przecież nas ogarnia i zmęczenie, i troszeczkę jakby osłabienie tego, co w sercu powinno działać, co powinno tworzyć bardzo zdecydowane fundamenty, żeby na nich budować nasze życie, pomyślność ojczyzny i pomyślność każdego człowieka. Nie jest to łatwe. I dramat, jaki się rozegrał chyba tego 11 kwietnia roku 1079 roku, jest właśnie dramatem tego ciągłego, jeszcze niedojrzałego stanu, który w sercach jeszcze nie zakwitnął. Bohaterów jest głównie tych dwóch. Wszyscy o tym wiemy z nauczania od szkoły podstawowej. Wielki król Bolesław Śmiały, któremu wiele się udało. I biskup krakowski Stanisław, który może znany jest bardziej tylko specjalistom z jego pastoralnej działalności, z tych wszystkich okoliczności, w których wyrastał i w których dojrzewał do podjęcia takiego odpowiedzialnego stanowiska. I wszystko początkowo układało się dobrze, jak często w naszym życiu. Ileż mamy naszych braci i sióstr, ileż także na drogach każdego z nas rozgrywa się takich też dramatów. Zaczynamy dobrze, a potem niekiedy przez jakąś słabość, przez jakiś element zamknięcia się w sobie, przez jakieś także elementy egoizmu, wszystko się może rozchodzić i to w niedobrych kierunkach. I tak chyba też się stało w tym przypadku. Wprawdzie kronikarze najstarsi nie ujawnili wszystkich szczegółów.
i nad tym historycy ubolewają. Ale wiemy, że za tym musiało stać coś, co nakazywało sumienie biskupa Stanisława, by jednak wystąpić, by jednak poczuć się pasterzem, o jakim słyszeliśmy dzisiaj w dzisiejszym fragmencie przeczytanej Ewangelii. Ja jestem dobrym pasterzem. Pasterz dobrze wie, jak reagować na potrzeby swojej owczarni. Pasterz dobrze rozumie, jaka jest jego odpowiedzialność za to, żeby owczarnia była szczęśliwa i żeby służyła swoim dobrem i swoim otwarciem na potrzeby człowieka i na potrzeby wszystkich, którzy z tą owczarnią mają do czynienia. Ale równocześnie wiemy, że królowi coś się nie spodobało. Sam Gal Anonim, jak wiemy, także nie dopisał wszystkiego. Bardzo enigmatycznie pisał, ale on pisał z perspektywy dynastii. Patrzał tylko na wąskie gremium tych, którzy mieli władzę wtedy w ręku. Dlatego takie bardzo, a bardzo mgliste określenia, z którego dzisiaj czerpią zwłaszcza wrogowie kultu świętego Stanisława. Ale był też i biskup, który potrafił spojrzeć inaczej, 100 lat po Gallo Anonimie, ale on już wyrastał z bardziej dojrzałej wspólnoty Kościoła. Wincenty Kadłubek, który rozumiał, że przecież chrześcijaństwo rozgrywa się ciągle we wspólnocie. Kościół został przez Chrystusa ustanowiony nie dla jednego czy dwóch ludzi, dla całej wspólnoty, dla żywego ciała, które pracuje wspólnie, aby wszystkich bez wyjątku ubogacić tym orędziem, które w dobrej nowinie w Ewangelii wyrasta. I to jest ta tajemnica, którą możemy dzisiaj jeszcze głębiej rozważać, aby dojść przynajmniej w części do tej odpowiedzi, jakiej poszukujemy ciągle, stając przy tej trumnie, przy której jest nad czym pomyśleć. I to, co wniósł Wincenty Kadłubek, to jest ten materiał, ten fundament, te podstawy bardzo głębokie, z których dzisiaj korzystamy. To jest urodzony człowiek do wielkich rzeczy. Studiował przecież za granicą, był w Paryżu. Otarł się już o ówczesne prądy przełomu wieku XII i XIII. Wincenty Kadłubek, który rozumiał, co to znaczy nie marnować czasu na to, aby tylko powtarzać utarte zdania, ale żeby samemu próbować zgłębić to, co staje przed nami jako zadanie do wypełnienia. I uchwycił ten ważny moment, który jednak z dydaktycznych względów potrafił bardzo ekspresyjnie, bardzo tak nawet emocjonalnie uchwycić. I króla przedstawił jako człowieka, który zapomniał o swoim namaszczeniu na przywódcę i na ojca swojego narodu. Bo taka była myśl, siła nie tylko średniowiecznej monarchii. To także przesłanie, które odnosi się do każdej epoki i do każdej władzy. Król Bolesław, któremu wszystko z początku bardzo łatwo przychodziło. Był zwycięzcą, był na wojnach, był tym, który z tronów spędzał tych wszystkich, którzy mu się nie podobali. Tak było w Kijowie, tak było także i w innych rejonach. To dużo by o tym mówić. To było także jakby zarzewie tego, co królowi młodemu, udającemu się wszystko bardzo łatwo przeprowadzić, aż do koronacji włącznie w 1076 roku. I nagle gdzieś tam król zapomniał o tym, kim jest. A wiemy i cała historia ludzkości jest o tym bardzo dobrze przekonana i doświadczona, że na człowieku eksperymentować nie można. Na społeczeństwie nie można eksperymentować. Postępując nie bardzo godnie, zwłaszcza w tej długiej podróży i bitwach i pobycie w Kijowie, wiedział, że coś się niestety popsuło.
I zamiast wyciągnąć bardzo dobre wnioski, wyciągnął ten jeden. Biskupa, który zwracał mu uwagę, że odchodzi od tego, co namaszczenie na króla, na władcę obowiązuje z tej ziemi usunąć. I to jest powód, dla którego i my dzisiaj tutaj stajemy. Troska o to, aby ratować wszystko, co dobre i to, co jest zobowiązane ze strony władzy dla swojego społeczeństwa, dla swoich poddanych. Nie tylko dlatego, żeby się uśmiechać, nie tylko dlatego, żeby miłe słowa sobie wzajemnie mówić, ale żeby doświadczać ze strony władcy tego, co buduje, co pozwala pomyślnie patrzeć w przyszłość na egzystencję swoją, najbliższych i całego społeczeństwa, w które jesteśmy włączeni. To ważna rzecz. A biskup Stanisław, padając pod ciosami może i samego osobiście króla, będzie do końca świata pasterzem i patronem tego wielkiego, bardzo dojrzałego poczucia odpowiedzialności. Bo biskupem nie był ustanowiony po to, aby mu się dobrze wiodło. Biskupem został ustanowiony, jak zresztą od początku Kościoła i tak będzie do końca świata, by dbać o tych, jak w dobrej owczarni pasterz, który wie, co do niego należy. I to jest oczywiście piękny obraz, ale bardzo trudne zadanie do spełnienia. I za to dzisiaj dziękujemy. I o tym myślimy, tu, przy tym grobie, przy tym wspaniałym sarkofagu, aby umieć z głębi swojego serca wyrazić to, co do wdzięczności nas kieruje. Za poczucie odpowiedzialności, że był ktoś nawet w tamtym trudnym, troszkę jakby na granicy terrorystycznych rządów Bolesława Śmiałego, że był ktoś, kto się upomniał o dobro człowieka, o to, żeby go szanować, o to, żeby umożliwić mu normalne życie, normalny rozwój w tym, co zostało mu wpisane jako człowiekowi, jako stworzeniu, które jest obdarzone i dobrą wolą i także sumieniem właściwie ustanowionym. Moi drodzy, jest więc przy tym grobie, przy tej trumnie o czym myśleć, do czego Kościół nas dzisiaj zachęca i obyśmy jak najpiękniej duchowo przygotowali się, kiedy w dzień patronalny będziemy oddawali cześć jako naszemu patronowi, któremu ufamy, w którego wierzymy, że jest w służbie Jezusa Chrystusa i który pokazuje nam, jak być odpowiedzialnym za swoje zadania, które Pan w Kościele Świętym i w społeczeństwie nam powierza. Błagajmy gorąco, niech tak się stanie. Amen.